godnych wiernych do ogłoszeń. Pierwsze to przepraszam serdecznie, że zacząłem dzisiaj mszę świętą później. Drugie, byłem wczoraj na poczcie, odebrałem dwa pisma. Jedno jest, nie czytam sądu, wszystko sąd karny, więc takie od razu jest, że sobie znaleźli w Poznaniu takiego no, wygodnego przestępcę, bo to wszystko z sądu karnego. Co tydzień właściwie dwa pisma ostatnio, tak jest, że odbieram z jakąś tam przerwą. Jedno jest uiszczenie opłaty 150 zł za jakieś tam zażalenie, które składałem pod rygorem odrzucenia zażalenia z dnia 6 września 2022. Teraz trzeba tam patrzeć na te sygnatury. Czego to dotyczy, bo już nie pamiętam. W papierach mam dosyć duży bałagan, jeszcze nie mając się jak w jakiś sposób tutaj zmieścić. Będąc w pokoju, w którym jestem tymczasowo, który w którym nie powinienem był mieszkać, bo jest dla... Jak Pan jeszcze zawsze mi to wracać i mówić, bo to jak własną siostrę trzeba z ambony że miejsce żony jest przy mężu i trzeba po którymś tam momencie, jak ustały bezpośrednie przyczyny oddalenia się do męża wracać, no to Panu Jakubowi też trzeba przypominać, że jak się na żonę czeka, to w domu musi być miejsce, że ta żona ma gdzie wrócić, mieszkać, spać. Więc to pomieszczenie, w którym ja jestem w tej chwili tymczasowo, tak przyjmuję, takim jest. Nie ma tam miejsca na papiery póki co. Na kupie leży wszystko i trzeba szukać, czego to tam dotyczy i zapłacić. No więc sobie dobrze żyją z takiego kogoś, kto ja jestem. A drugie jest na 1 lutego sąd karny rejonowy Poznań, Stare Miasto, 8 Wydział Karny. Jest wezwanie. Termin 1 lutego, godzina 11. Czyli to będzie w środę bodajże, tam na piątek pan sędzia ogłoszenie wyroku w sprawie tej, gdzie byłem ostatnio, na trzeciego wyznaczył, no to jest 1 luty, więc jeśli tam jest piątek, to tu była środa, muszę sprawdzić w kalendarzu. Sąd rejonowy, Poznań, Stare Miasto, Wydział Karny, 8 wzywa pana, z wielkich liter, pana, proszę bardzo. Dostawieństwa w charakterze oskarżonego na rozprawę główną, która odbędzie się dnia 1 lutego 2023 o godzinie 11 w Sądzie Rejonowym Poznań, Stare Miasto w Poznaniu przy ulicy Młyńska 1A, sali nr 30 w sprawie własnej. No i tam są te trzy strony pouczeń. Jest cały czas o tym, że w sądzie COVID jeszcze jest, że trzeba być 15 minut przed. COVID jest, a ci już nie zaszmatowani, Bogu dzięki, chodzą. Przez to, jak się im przypomni, to bardzo są niezadowoleni. Nie trzeba im przypominać, tylko cię zobaczą i już nam okazują takie wyraz twarzy, jakbyśmy to my byli jakimiś złoczyńcami wobec nich. Także widać, że w tych sądach to pracują ludzie o brudnym sumieniu i nieczystych rękach. Także właściwe miejsce dla ludzi o brudnym sumieniu i nieczystych rękach, policja, sąd i inne instytucje, i wychodzi też diabelskie państwo, laickie państwo, zeświadczone państwo, które pozwala właśnie, że do Pana się będzie pisać z dużej litery. Jak trzeba księdza oszkalować, to się będzie mówić ksiądz, ale później jak mu się pisma wysyła, to notorycznie będą wysyłać do Pana pisma. Szatańskie, diabelskie, pisowskie państwo, będą wybory, mamy iść i głosować na jakichś tam innych i inni będą tak samo projekt diabelskiego państwa realizować. Do czcigodnych wiernych, do ogłoszeń dołączam.